Cześć i czołem, Peter z tej strony i kolejny odcinek z Multiplayer Mass Effect 3 i rozwijamy dalej naszego adepta. No właśnie, rozwijamy, czyli dodamy mu do mocy. I teraz tak, miałbym do wyboru miałbym albo rozwijać mu sprawność, ale tu bym miał tylko na razie dać jedno. A tutaj niestety... Przynajmniej dotąd by się przydało. Potem dawałem zmniejszenie regeneracji zwykle. No i tarczę na 25% kolejnych zwiększałem zwykle i dochodziłem do maksa. Natomiast no nic, spróbujemy tym razem rozwinąć osobliwość. Tak, tam ten mój jeden z widzów mi radził z tą osobliwością. To rzeczywiście grając na poziomie brąz, moje ustawienia, rozwijanie postaci by wystarczyło, bo rzeczywiście tam odkształcenie no, robiło swoje i warto było sprawność dołożyć, żeby po prostu nie ginąć za często, ale rozwiniemy osobliwość choćby po to, żeby pouczyć się nowego sposobu grania. Częściej muszę zacząć używać tej osobliwości. Zawsze mi było po prostu szkoda czasu na to, bo najpierw musiałem rzucić osobliwość, dopiero potem inne moce, bo oczywiście wiedziałem, że są wybuchy biotyczne i przy większych, używałem to przy trudniejszych przeciwnikach raczej, albo kiedy było przeciwników rzeczywiście jakaś grupka, no to żeby ich unieść, związać jakoś, wykluczyć grupkę całą z gry, no i wtedy dopiero odkształceniem ich tam rozwalałem, albo falą uderzeniową, jeżeli byłem na tyle blisko. Natomiast zobaczymy, muszę częściej używać. No, wyszukuj szybciej, bo nagrywa się i wszyscy czekają. Chyba że zobaczymy się po prostu w grze, także ja zrobię małe cięcie. I jesteśmy w poczekalni, także daję gotowość i zaczynamy. O, ten ma chyba jakiś wysoki uczestnik wojen, dowódca. Wysoki poziom chyba ma bardzo. Chyba miał coś już parę tysięcy. Wow, N7 punktów. I też jeszcze pełno innych jakichś jeszcze uczestników wojen jakichś. Ojejku. No to dopiero. No ale zaczniemy od pierwszego. No ciekawe, stara mapka. Ciekawe, co się tutaj zmieniło. Chyba tutaj za bardzo się nic nie zmieniło. No poza tym, że mogą być właśnie te rundy z tym przenoszeniem jakiegoś ładunku, których nie było wcześniej, jak grałem. No i użyłem teraz osobliwości. Oczywiście zadziałało jak trzeba. Była grupka przeciwników większa, więc jak najbardziej było warto. Pierwsza fala, więc tutaj... Nie ma problemu na pierwszej fali. Żeby troszkę pójść do przodu, o to chodzi. Pierwsza fala to taka rozgrzewka raczej. Aj, nie miałem chyba celu, więc nie wiem, czy to kogoś tam... O, trafiłem go po prostu tak. Okej. Trochę z ukrycia zagrałem, ale tak też czasem warto. Nie ma się po co wychylać, to i po co. Taka pozycja snajperska. Cele zlikwidowane. Zlikwiduj wszystkie cele. Gdzie pierwszy cel? Tutaj. O tych gnojku. Nasz pad jeden gdzieś
Kurde, jak go tam iść ratować, jak on jest tak daleko? Przeładuj. No na pojedynczych tutaj na brązie to nie ma co osobliwości jakoś używać więcej. Fala ukończona. A, możemy sobie dołożyć, jak już stoję obok. Chociaż tu raczej amunicji, na brak amunicji za bardzo nie cierpię, bo i nie mogę. Czy ktoś mnie tu chce zajść? Tak, jest tu taki. Och, ta snajperka, kurde. Trochę chaotycznie to zrobiłem, ale... ale na szczęście ostatecznie skutecznie. Fala piąta, co my tu teraz... Dobra. I dom. Snajper tam za mną gdzieś czuwa. Kurde, no nie, nie widzę, gdzie on się tam... Kubana! Za blisko... Kurde, niepotrzebnie przybliżenie już z przyzwyczajenia. Przycisnąłem celowanie, a można było spokojnie... Lepiej byłoby bez celowania tym razem. Dysk twardy. Za bardzo nie wiem, o co tu chodzi, powiem wam szczerze. Punkt zrzutu, o czyżbym ja niósł coś, czy nie niosę? Nie wiem. Powiem wam szczerze, że gubię się przy tej... przy tym trybie jeszcze. Nie wiem za bardzo. Nie wiem za bardzo jeszcze, co powinienem w tym trybie robić. Ale ten niesie, więc go będę osłaniał. Zaniósł? No niesie jeszcze, dobra. Rady. Dobra. Ratujemy. Okej, i teraz... A, ten idzie tędy. Myślałem, że pójdzie... Myślałem, że pójdzie inną drogą. Schowam się, bo on tu wieżyczkę postawił.
Okej. Jesteś tu jeszcze. Dobra, teraz na szczęście nie robiłem już przybliżenia. Okej. Naprawdę, powiem wam, że... Kurde... Gram jak ślamazara, ale mam z tego niezłą frajdę. Dobra, schować się. Niech mnie tu nie podchodzi, podchodzi, ale mnie asekurowali na szczęście. Dobra, lecę do innych, bo tak sam byłem na odludziu. I właśnie narażony na to, że mnie mógł ktoś zajść, zabić. No znowu to, aha, to mi daje tarczę. Ciekawe. O, snajper. Gdzie ten snajper jest? Tam jest. Nie wiem, czy mi to tarczę daje, skoro snajper i tak mnie rozwalał. Chyba, że zaraz nie zwróciłem uwagi. Może szybciej mi ładuje tarczę. Nie wiem. Idę tutaj. Dobra. Teraz widzieliście, dałem najpierw. Najpierw dałem. Osobliwość. A potem już używałem do wybuchów biotycznych odkształcenia, no i fali uderzeniowej. Dobra, co my to teraz mamy? Wstawaj. Trzeba tego asekurować tu. Dobra, to wyłączone. Gdzie ta? Tam jest. Dobra, ten już to rozwalił. Ja cię pilnuję, cię. Dobra, zrobiłeś, zrobiłeś. Wow. Wow. To jest najgorszy przeciwnik. Dobra. Pilnujemy cię. Tu nie ma, tu jest. Kurde. Dobra. Gdzie pada? Tam pada. Aj, nie zdążyłem. Cholera. Nie ma tu z tyłu, nie ma. Tam jeszcze jedno urządzenie jest.
a czasu 3 minuty, także nie było jeszcze się co spieszyć tak bardzo. Ale przynajmniej będzie już z głowy. Teraz można już eksterminację przeprowadzać po prostu. Gdzie ten ostatni? Tak myślałem, że tutaj. A to jeszcze nie ostatni, jak się okazuje. Teraz. No momento. Okej, szybko na lądowisko. Aha, no to ja już jestem. O, jak da... jakby skoczył wysoko. Ja cię, co się z nimi dzieje? Nie tak to powinno być, bo to nawet ja nie chcę. A tu się bawię z pionkami, a tam chyba Atlasa w międzyczasie załatwiali. Okej, tu jak jest. Spokój. To spokojnie. Ach, to nie dojdzie. Au. Dobra. Nie będę się z nim bawił na tą odległość. Tu cisza. No ta fala na spokojnie, 31 sekund. Tam pad jakiś nasz. No, nie ten przycisk sobie wcisnąłem. O, bo... A jest, bym przegapił, ale nie. Tym razem zdążyłem. No bo tak, z tym moim przegapianiem fali na początek nagrywania tych odcinków to była norma wręcz. Okej, no trochę pod koniec już jak gdyby złapałem rytm, bo chyba muszę rzeczywiście nie robić tak dużych przerw w graniu. No od razu widać, że złapałem rytm, ale tutaj inżynier no, nie miał sobie równych po prostu. Inżynier tutaj wymiatał. No ale fajnie, fajnie, fajnie. Tylko co, nie zrobiłem... Nie zrobiłem levelu? O-o. To wiecie co? Zobaczę... Ile nagrywanie trwało. I wracam najwyżej. Nie no, nie ma co przedłużać. Ja po prostu sobie dobiję ten level już poza nagraniem. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Na razie, do zobaczenia. Cześć!